Będą zachęcać Tarnowian do tego, by zadbali o zdrowie ukochanej osoby. Rusza akcja CenterMed, która jest dedykowana wszystkim paniom z miasta i regionu. Mężczyźni, kupując kwiaty przed i w Dniu Kobiet w kwiaciarniach biorących udział w przedsięwzięciu, otrzymają zaproszenia na bezpłatne badanie cytologiczne, które będą mogli wręczyć swojej wybrance. Te badania cytologiczne są dla kobiet w wieku od 25 do 59 lat, bezpłatne, ale kobiety rzadko z tego korzystają. Mamy nadzieję, że jeżeli ich ukochane osoby, mężczyźni zaproszą je w ten sposób, wręczając bardzo proste zaproszenie, dużo zdrowia, z tyłu z podaną informacją dokładnie, gdzie można skorzystać z tych badań, to kobiety skorzystają. Badania wykonywane są w CenterMedzie w naszej placówce przy ulicy Słonecznej 32. Aby skorzystać z tych badań, wystarczy zadzwonić pod numer podany na tym zaproszeniu, umówić się na konkretny dzień, przyjść. Oczywiście otrzymuje się wcześniej informacje, jak należy być przygotowany do tego badania. Badanie jest proste, krótkie, trwające do 10 minut. Wyniki są po około 2-3 tygodniach. Zaproszenie można otrzymać, kupując dowolny kwiat. Oczywiście też, jeżeli ktoś nawet kupuje jednego kwiata, a potrzebuje tego zaproszenia 2 czy 3, bo potrzebuje to dla znajomej, czy dla córki, czy dla córki znajomej, oczywiście takie zaproszenie od nas otrzyma. Bardzo chętnie będziemy je rozdawać. Firma CenterMed zapewniła nas, że nie braknie tych zaproszeń na pewno. To wszystko jest po to, żeby wcześniej wykrywać i zapobiegać rakowi szyjki macicy. To jest program bardzo ważny, bo ten nowotwór jest jednym z najczęstszych nowotworów u kobiet. No i niestety cały czas zbiera śmiertelne żniwo. Dzięki takim badaniom cytologicznym wcześniej można wykryć, zapobiec, rozpocząć leczenie. No i potem kobiety mogą cieszyć się zdrowiem. Dodajmy, że listę kwiaciarni biorących udział w akcji można znaleźć na stronie internetowej www.centermed.pl.